Witajcie, witajcie. Dzisiaj pokazujemy nowego grzybka. Zobaczcie. Tutaj już Daniel pokazywał. Ja też wybrałem się w Leszczyny. Jest to kubianka leszczynowa. Tak jak z nazwy wynika, możemy ją spotkać pod leszczynami. Pewność stuprocentowa, czy to jest kubianka leszczynowa, jest tylko oczywiście pod mikroskopem. Tych kubianek jest trochę, więc żeby się upewnić na 100%, to musielibyśmy mikroskopować. Ale zobaczcie, takie cechy główne tych kubianek, tu wam może pokażę tak, w ten sposób. Na tej krawędzi zobaczcie, że tu nie ma włosków. Na kubiance kotkowej pokazywałem wam, takie są strzępki małe, drobne. Tutaj są te krawędzie gładkie tej kubianki i zobaczcie, ciemny trzon. Ten tutaj jest akurat tak samo. Tutaj macie ciemny, tamten też jest ciemny. Zobaczcie. Te trzony są ciemne. Te orzechy tutaj przyłożyłem, żeby to było widać, że to pod leszczynami. Mogą wyrastać, widzicie, w szczątkach. A tak tutaj macie na przykład na bazi leszczyny. Tutaj widzicie, że to wyrasta. W tym przypadku i tak te owocniki wyglądają. Jeszcze wam tutaj może pokażę te miseczki od zewnętrznej strony. Zobaczcie te miseczki od zewnętrznej strony, jak wyglądają. Są takie dosyć nieprześwitujące, więc i matowe. Nie takie szkliste jak kubianki kotkowe. No i te ciemne trzony. Ale tak mówię, 100% pewność to jest tylko pod mikroskopem. A teraz jeszcze wam pokażę środowisko. Zobaczcie, tu są te kubianki na środku. Tam widzicie te kubianeczki przy tych orzechach. Teraz zobaczcie, leszczyna i tam też leszczyna. Żeby je zobaczyć, to trzeba naprawdę tylko troszkę odgarnąć te liście i pod spodem zobaczycie naprawdę sporo kubianek. Powinno się udać, bo wypatrzeć je spośród tych liści będzie trudno. Więc lepiej sobie odgarnąć kawałek miejsca i te kubianki spokojnie traficie. No, grzybki niejadalne, ale jako ciekawostka możemy popatrzeć. Także zaczynamy szukać już grubo. Wiosna się pojawiła. No, to do usłyszenia. Cześć, pa!